Hej, cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w najnowszym odcinku z Zagrajmy w Farmer z Dynastii, proszę państwa. No właśnie wróciłem na farmę i jest to odcinek, który nagrywam od razu po tamtym i tak naprawdę sobie zebrałem łącznie prawie 50 jabłuszek. Zobaczmy, ile będziemy mieli teraz. Teraz mamy 52. Okej, to będziemy mieli troszeczkę hajsu z tego, bo 53 jednak. Będziemy mieli troszeczkę hajsu z tego i w dzisiejszym odcinku ja sobie chyba polecę na... Naprawię jeden z budynków. Kolejne zadanie tutaj mam, no to zrobimy sobie to oczywiście zadanie. A, i dostałem wiadomość, żeby zaznaczać, gdzie ten pies jest, bo go codziennie można karmić i on się może przyłączyć. Ogólnie nie wiem, jak działa to. Postaw ul za 250 euro. Okej, dobra, postawmy sobie ul za 250 euro. I co, ja mogę sobie z niego jakiś biodek kolektować, czy coś w tym stylu? Chyba tak, ale to będzie potrzeba nam jeszcze do tego... jak to się nazywa? Będzie nam potrzeba jeszcze do tego... Pasza dla kur 30% mam jeszcze, to wystarczy nam, wystarczy. Te kurki troszeczkę jedzą, ale one przynoszą stały dochód. Może powinienem dokupić trochę więcej kur. No, może w tym odcinku pojedziemy jeszcze kupimy troszeczkę więcej kur, bo mam już troszeczkę kasy. Ale pierwsze co zrobimy, to się oczywiście przekimamy. Ja sobie tu, kurwa. Jak prawdziwy Polak się napije. No i mamy... Nowy dzień, więc chodźmy zebrać jajka szybko. Jesteś wypoczęty, cudownie, wspaniały wschód słońca. Dzień dobry, kureczki, kochanie wy moje. Teraz pytanie jest jak z miodem, czy on się robi raz na dzień, czy on się robi raz na jakiś czas po prostu. Muszę to sprawdzić. Natomiast oczywiście, jajka, oj, dużo jajek dzisiaj będzie. Dzisiaj będzie dużo jajec. Dzisiaj jest 25 jajek, to jest sporo. Jak to wygląda z paszą? 30% dalej mamy. Chyba, że tu jeszcze kura może znieść jajka poza zagródką. A mogę pogłaśniać kurę? Nie mogę pogłaśniać kury. Szkoda. No dobra, tak czy siak. Podejdźmy sobie jeszcze szybko tylko do zobaczyć, co się tu dzieje, jeśli chodzi o ten ul. Chcę zobaczyć, czy to ma akurat znaczenie z tym ulem, że jeden dzień, jeden... Plaster miodu na przykład, czy coś w tym stylu? Tutaj coś mi jeszcze pokazuje. A nie, to magazyn sezonek. Ale zobaczmy sobie, bo widzę, że moje planty troszeczkę podrosły. Wow. No, coraz bliżej. Jezus Maria, przez tą noc strasznie was wysuszyło, maleństwa wy moje. Dobra, zamknijmy to. Zaraz wam tutaj... Was podleję pięknie, będziecie tutaj... Kurde, przychody będą. Mógłbym zaspamować parę dni, tak żeby po prostu je przespać, żeby to było troszeczkę więcej tego. Natomiast jak z tym ulem? To mnie ciekawi strasznie. Jak z tym ulem? Czy ja coś mogę aktualnie z nim tutaj kombinować? Chyba nie. A jak z tym? Czy ja to mogę zbudować, czy ja to muszę kupić? Kupić muszę. Strach na wróble to 150 euro. Na razie nas na to nie stać, bo to jest dość spory wydatek, ale chodźmy sobie szybko przerobić jedzenie. No i teraz tak. Ja jeszcze potrzebuję na zapiekankę trochę rzeczy, więc 52. Jeszcze 3 aż mam busy jabłkowe. Niech się szybko tutaj robią. 360. Dziadek płakał jak widział. 24 jajka. Ciach. Do tego skondensowane mleko mogę zrobić. To chyba... A ciekawi mnie, czy jak kupię od niego mleko i sprzedam mu skondensowane, to czy za tym jest jakiś troszeczkę lepszy profit. To jest bardzo ciekawe. To trzeba sprawdzić. To trzeba sprawdzić. No to chyba tyle możemy zrobić na chwilę obecną. Truskawek nie możemy tykać na razie. Nasza postać sobie potrzebuje zjeść coś. Więc może zjedzmy po prostu jedno jajko. Dobra, chodźmy do Johna, sprzedajmy mu co mamy. I teraz udamy się na kolejną naprawę budynku. A, jeszcze musimy kupić troszeczkę więcej kurek. Tak, nie mogę zapomnieć o kurkach. Aktualnie nie mamy żadnych przepisów, jeśli chodzi o... Nie mamy żadnych przepisów, jeśli chodzi o...
proszę państwa. 300 euro za jabłuszka i to wszystko ukradzione, 150 za to i 6,30. A ile u niego kosztuje mleko zwykłe? Aha, on nie ma już. Aha, ej, on codziennie ma coś innego. O kurde. On chyba codziennie ma coś innego. Jeszcze bukiet dostałem. Dobra, resztę rzeczy sobie zostawię. To się może przydać czy do jajeczniczki, czy do czegoś innego. Powinienem jeszcze połowić rybki, ale nie będziemy dzisiaj tego robić. Natomiast udamy się naszym pick-upem na kupno szybkie. Dziadzia byłby zadowolony, kurde bele, no 4 dni na farmie, wszystkie budynki naprawione, do tego ul kupiony, 9 kur, magazyn zboża, no jeszcze musimy kota skądś ogarnąć, nie wiem skąd tego kota cholernego ogarnąć. Musimy ogarnąć skądś kota, ja, a może na mapie jest nowe jakieś miejsce, z którego mógłbym ogarnąć kota? Zaraz się dowiemy. Sam, zauważyłeś, że stary siewnik stojący na podwórku gospodarstwa może będzie skłonny tanio go sprzedać. Społeczne. Rozmawiaj ze Steve'em, dowiedz się, czy możesz zrobić do niego coś za starą przyczepę na zmurze. O! Nie! Zmiana przy... Kurwa! Zmiana planów! O Boże, ale to daleko. Dobra, najpierw polecimy tutaj. Przyczepa na zboże. To będziemy mogli od razu opierdzielić zboże. Mam nadzieję, że to nie chodzi o jakieś, kurde, oranie czy inne rzeczy. Nie chcę, żeby to o to chodziło. Dobra, sklep rolniczy jest obok. Tu mamy jakieś dostępne nowe zadanie, zaoraj pole, no to na razie sobie oplujemy, bo po co? Ale z tym to będzie trzeba załatwić. Najpierw szybko polecimy tak czy siak po właśnie naszego kochanego kurczaka. Uno, duo, tres, cuatros. Ogarniemy jeszcze po drodze... Może nie będzie, ale nie, no bo ja będę musiał to odebrać tak czy siak. Więc tak czy siak trochę trasę będę musiał przebiec. Dobra, zobaczmy szybko tak. Potrzebujemy tak, zwierzęta, kureczki. Ja tu 10 kur akurat nie kupię, ale kupię sobie ze 3 dodatkowe kury. Kup. O, jeszcze dostaliśmy achievementa, super. No i pasza dla kur to trzeba kupić ze 200 kilo. Nie, ze 100 kilo. Kup. Na razie tak, na razie pójdziemy tanio. Na razie pójdziemy... A, właśnie, miałem jeszcze zobaczyć jedną rzecz. Szybko. Żeby nie marnować wam odcinka. Groch. Soja. Łubin. Trawa. Artykuły szklarniowe. To o to mi chodzi bardziej. Sadzonki. Cukinii. O! A kupmy sobie... 5 sztuk. 3. Nie, kupmy sobie tak... 15 sztuk, o. Dobra. Teraz już możemy wrócić. Zasadzić cukinię. Zasadzimy sobie cukinię. Ale te światła biją po oczach. I lecimy zobaczyć, co potrzeba zrobić na tego kłaściora. Najwyżej ten odcinek będzie troszeczkę krótki. Ale tak jak mówię, no jeśli widzicie ten odcinek, to znaczy, że udało mi się znaleźć jakieś 15-20 minut, żeby coś nagrać. Bo jestem przed wyjazdem. Jestem dosłownie przed wyjazdem i no naprawdę nie mam czasu na nagrywki już. Ale staram się zapełnić jak najbardziej ten tydzień, który mam. Nagrałem tam chyba jednego shorta. Jednego shorta chyba nagrałem, jeśli się nie mylę. Do tego zrobiłem chyba 6 czy 7 odcinków pod rząd i jestem padnięty. Już nie mam siły na to, żeby nagrywać więcej. Nawet jeśli bym chciał, to po prostu już nie wyrabiam. Gdzie jest mój ciągnik? Zgubiłem ciągnik. A, to jest mój ciągnik. A, no i jeszcze musimy podjechać do psa. No tak. Dobra, jedziemy. Z tego co wiem, to pierwszy ten pies był tutaj. Na razie. W sumie ja będę musiał go followować, jak go nakarmię. No dobra, trudno. Najwyżej znajdę go poza odcinkiem.
Ale go nakarmimy, bo jeśli to jest prawda, to co było mówione, to znaczy, że można go oswoić i on będzie nasz. Czyli to nie jest ich pies tutaj, tylko to może być nasz psiuk. Reksiu tutaj siedzi grzecznie. Zaraz tu wjedziemy jej na wjazd, ona sobie myśli pewnie, co to za kurwa kundel mi na wjeździe siedzi. Siema Reksiuniu, masz kiełbaskę. A teraz pozwól, że cię sfollowuję, chyba że idziesz w inną stronę, to cię nie sfolluje. Dobra, on sobie gdzieś tam biegnie. My jedźmy w naszą stronę. My jedziemy w naszą stronę. Ja tam... Efciaś jest taka zła tutaj, kurde jest. Coś się stało. Niedobrze. Co to? Zaklinowałem się. Sorry, chłopie, ja tutaj Reksia szukam. Cześć, ja tu Reksia szukam. Okej, okay, Reksiu będzie tutaj sobie siedział teraz. Spoko. Sobie zaznaczmy to po prostu. I jak będziemy w stanie, to po prostu go ogarniemy. A my musimy jechać tutaj na sam dół, chyba że... Prasa kostkująca. Prasa kostkująca. Moglibyśmy od razu załatwić to. A tutaj co jest? Zaoraj pole. Dobra, zróbmy może tą prasę kostkującą najpierw. Bliżej, po prostu bliżej. Mam dylemat. Już jest 12 minut odcinka tutaj. Nie wiem, co zrobić aktualnie. Nasz ciągnik to też jedzie, jakby chciała, nie mógł, nie? Dobra, wiecie co? Zobaczymy się chyba tutaj. Bo tutaj to jest trochę daleko. Tym ciągnikiem w szczególności. Choć tylko 700 metrów pokazuje mi wprost. Żeby dojechać. A nie, bo to dotąd. Siewnik. Dobra, jedziemy tutaj jednak. Jedziemy jednak tutaj. No to też 700 metrów. Dobra, to jedziemy po to. Najwyżej będę płakał. Kurde bele. Srał to pies. 1500 metrów, ja wam zrobię tu cięcie, bo to będzie katorga. Tak więc widzimy się za chwilę. Albo nie zrobię tutaj cięcia. Ja zakończę tutaj ten odcinek. Będzie on bardzo krótki, natomiast widzę, że już jest czas, że muszę montować ten odcinek i się zbierać. A że chciałbym, żebyście mieli coś, nawet jeśli chodzi o króciutkie, to i tak ten odcinek zrobiliśmy w miarę produktywny, sprzedaliśmy trochę rzeczy. Stop, co to jest? Truskaweczki. Okej, no dobra, jednak jeszcze pojedziemy tutaj kawałek. Może znajdę jakieś... Ale co, grzybki? Ojojojo. Tak, grzybki znalezione, jedziemy dalej. Zależy też, czy to będzie długi quest, czy nie, prawda? O, tutaj jest kolejna truskawka, z tego co widzę. To jest chyba taki kurde odcinek kolejny jak na grzyby, to teraz powiem, że i poszedłem na truskawki. Maciej zbieracz. Tu grzybek. Tu już chyba nic nie będzie, prawda? Jeśli chodzi o zbieractwo, czy jeszcze coś znajdziemy po drodze? Kurde, warto polami czasami przejechać się. Warto się czasem przejechać polami. Chyba musimy zainwestować w lepszy ciągnik, ale dalej jesteśmy tak naprawdę na początku gry. Ja bym chciał sobie żonę ogarnąć szybciej niż coś innego. Bo ciekawi mnie, jak tutaj wygląda ten system.
A poza tym ta gra tak naprawdę kończy się wtedy, kiedy uznamy, że ona się kończy, czyli możemy ją nawet zakończyć teraz. Chociaż to nie byłoby sensu, bo bardzo mi się przyjemnie nagrywa dalej tego farmera. Chyba nie znajdę tutaj niczego już, no przynajmniej na polu, ale przejechaliśmy przy okazji już połowę dystansu. No to może dojedziemy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakiś długi quest. Naprawdę, mam nadzieję, że to nie będzie długi quest, to jeszcze pojedziemy i sprzedamy szybko to, co trzeba sprzedać. I będę wtedy kończył ten odcinek. Uuu, tu jest jakieś nowe miejsce wędkarskie. Czy tam ktoś na rowerze popierdala? W odległości? Chyba nie. Skrzynia! Na środku pola! Dobra, to teraz mogę już zakończyć ten odcinek. Opłacało się. Skarb w środku, kurwa, wioski. Na środku pola. Co za cholerne, dobrze ukryte. Gówno. Otwieraj skrzynię. Pierścień! Mleko, ryba, pierścionek. Pierścionek zaręczynowy znalazłem. Pozwólcie, że jeszcze podbiegnę sobie tutaj szybko zobaczyć tylko coś. Kurde, że znalazłem coś takiego. To jest niesamowite. Będzie można przyjść tutaj na randkę. XD, znalazłem pierścionek zaręczynowy w drodze, kurde, do tego. I widzicie, gdybym to wyciął, to by tego nie było. Ale teraz zgubiłem cię. O, dobra, jest ciągnik. Jest ciągnik. Dobra, widzowie, no widzę, że jest tutaj 17 minut odcinka. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco długi odcinek, żeby miał on sens, aby go wrzucić. Tak więc będziemy się już powoli żegnać, przynajmniej na dzisiaj. To jest najprawdopodobniej ostatni odcinek w najbliższe 2 tygodnie. Przepraszam, że troszeczkę zaniedbałem tę serię, ale no musiałem ponagrywać, nagrałem tyle, ile mogłem. I wracam 25. Nie, 23, przepraszam. 23 wracam. 23 będę miał powrót na YouTube'a. Znaczy 23 wracam, 24 będziecie mieli powrót odcinków na YouTube'a. No i ja tutaj się będę już z wami żegnał, nic więcej nie powiem, nic więcej nie zrobię, bo nie mam co. tak czy siak. To dziękuję wszystkim za to, że oglądacie mój kanał. Mam nadzieję, że się dobrze bawicie. Ja świetnie się bawię nagrywając tą serię, świetnie się bawię nagrywając dla was odcinki i będę kończył. Dziękuję wszystkim. Jeszcze raz trzymajcie się i do następnego. Ciao.